Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Mobilna Rus. Od 30 lat pracuję w kulturze. Prowadzę zajęcia w różnych miejscach. Jestem pracownikiem Centrum Kultury i bardzo ciężko mi mówić o tym wszystkim i bardzo źle się czuję stojąc tutaj, ale muszę powiedzieć, że moja lojalność kończy się tam, gdzie zwykła podłość ludzka zaczyna się. Nie mówiłam nic, dopóki dotykało wszystko moją osobę. Znosiłam pewne rzeczy. Swego czasu wybrałam się do pani wójt, rozmawiałyśmy. Liczyłam na to, że będzie lepiej. Niestety po naszej rozmowie doszło do tego, że zespół w tej chwili, bo to jest moja działka, tak? Ja z koleżanką prowadzimy zespół. Zespół ma bardzo utrudnioną pracę. Nie wiem, co jest przyczyną i dlaczego tak się dzieje. Tak jak mówię, jestem pracownikiem, mam kontakt z mieszkańcami gminy i oni do mnie przychodzą i proszą mnie, prosili mnie i proszą, Ela, zrób coś. Wiedzą, że mam na tyle odwagi, że zajmę jakieś stanowisko. To ja sporządziłam pismo na podstawie materiałów, które do mnie dotarły i informacji, które do mnie dotarły od pracowników, od mieszkańców gminy, od osób, które współpracują z gminą Ustka i z naszą placówką. To, co jest tam zawarte, państwo dostali, ja tego nie chcę czytać, bo ja się po prostu wstydzę. Najnormalniej w świecie, bo ja tego nigdy bym nie chciała pisać. Ale zostałam do tego zmuszona. Mam nadzieję, że państwo radni po prostu dobrze odczytacie nasze intencje. Bo my po prostu chcemy pracować z dziećmi, z młodzieżą, przekazywać im wartości, żeby wyedukować tę młodzież na tyle, żeby w przyszłości chociażby nawet nie musiała korzystać z dofinansowania opieki społecznej, tylko miała swój sposób i pomysł na życie. Robimy to, co możemy, staramy się, a jest jak jest. Dziękuję bardzo. Niestety administracja wymusiła, że wszelkie pisma, które wpływają, należałoby je opatrzyć najmniej jakimś podpisem. Co prawda otrzymaliśmy jakiś wydruk, który jest zbiór szczegółowych informacji. Natomiast jeżeli miałby być to dokument, na którym ewentualnie miałaby pracować ktokolwiek z komisji, czy też rada, to bardzo proszę, aby ten dokument w takiej formie właściwej, formalnej po prostu wpłynął do Urzędu Gminy, czy też do Biura Rady, ponieważ no, taki wydruk no, to możemy zrobić z każdego jednego, nie wiem, forum internetowego i on też nie będzie w tym momencie brany formalnie pod uwagę, tak? Jeśli mogę dopowiedzieć, po prostu ze strony radnych padło pytanie, dlaczego do tej pory na piśmie nie złożyliśmy nic. A no dlatego, że nie chcieliśmy robić zamieszania, że myśleliśmy, że polubownie to będzie załatwione, że ktoś nas zrozumie w końcu. Ale doszło do takiej sytuacji, gdzie zaczęto oczerniać dzieci, wydawać fałszywe opinie na temat dzieci i młodzieży. I po prostu ja się z tym nie zgodzę i dlatego wystosowaliśmy te pisma. Jeżeli trzeba, ja podpiszę to pismo w imieniu mieszkańców, osób, które współpracują, w imieniu pracowników i osób trzecich i rodziców, którzy bardzo pomagają w pracy na terenie gminy i placówce. Także ja mogę to z całą odpowiedzialnością podpisać. Są to głosy, nie tylko, ja to pisałam, tak? Ale to są głosy zebrane od wszystkich. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym panią dopytać, ponieważ wspomniała pani o tym, iż działalność zespołu pomorzacy jest utrudniana w pewien sposób. Ja bardzo bym prosił o podanie przykładów konkretów, tak? Ponieważ jeżeli już rozmawiamy dzisiaj, temat został na forum sesji upubliczniony. Myślę, że zespół pomorzacy jest dobrem całej społeczności gminnej i w tym momencie istotne jest, abyśmy wszyscy mieli wiedzę faktycznie, z jakimi problemami mamy do czynienia, ponieważ de facto na ten moment wystąpienie pracowników, tudzież pani w tym momencie ograniczone zostało do stwierdzenia
generalnie w Centrum Kultury jest źle, sobie źle to napisałam, ale mówić nie będziemy teraz. Więc skoro zaczęliśmy, ja bardzo proszę, aby temat po prostu rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zespołu Pomorzacy, bo on kilkukrotnie się przewija. Również pismo, które zostało podpisane przez radnych, zawierało ten wątek właśnie nieprawidłowości, utrudnień z działalnością Pomorzaków. Ja osobiście myślę, że ogólnie cała Rada jest zainteresowana tutaj no, tymi konkretnymi zarzutami związanymi z działalnością zespołu. Ja tylko wyjaśnię, że zespół był tworzony od 7 lat, od 5 lat występuje pod nazwą Pomorzacy. 41 razy wystąpił dla gości z zagranicy, gdzie po prostu budził wielkie uznanie i podziw i otrzymywał ogromne brawa. Osoby z zagranicy były pod ogromnym wrażeniem, bo wiedzą, jak trudno teraz tworzy się kulturę ludową. Proszę Państwa, kultura ludowa spowodowała, że przetrwał nasz kraj zapory. To jest naprawdę ogrom i bardzo ważny aspekt kultury. I właśnie ta kulturowość, kultura ludowa. Zespół współpracował przez 5 lat z zespołem szkół w objeździe. Pan dyrektor Koreński użyczył nam pomieszczeń. Współpraca była doskonała. Nie rozumiem, co się stało teraz. Bo dogadywaliśmy się i nie było problemu. Pan dyrektor rozumiał specyfikę pracy. Mieliśmy wielkie uznanie i bardzo za to dziękuję za te 5 lat. W zespole są dzieci z wielu miejscowości, bo są dzieci z Wydowna, z Machowinka, z Poddąbia, z Objazdy, z Bałamątka, Dębiny, Rowów, Kolonii Objazda, Gąbino, Dominek, Wodnica, Ustka. Dzięki temu, że zajęcia były w szkole, była łatwość prowadzenia zajęć, ponieważ dzieci po zajęciach tanecznych, po zajęciach dydaktycznych, lekcyjnych były brane na zajęcia taneczne, gdzie później były odwożone autobusem szkolnym do domów. W tej chwili nie ma takiej możliwości, bo po prostu nie ma transportu. Dostałam taką odpowiedź, że nie ma możliwości. Więc co zrobimy z tymi dziećmi, które są spoza objazdy? Tak jak mówię, od września tego roku wszystko zaczęło się zmieniać i w sumie no nie wiadomo jak pracować, bo ja podjęłam już pracę. Ale to jest taka praca, że dzięki rodzicom, którzy po prostu przyjeżdżają i przywożą dzieci, a ja później po godzinach pracy własnym prywatnym samochodem te dzieci odwożę do domów, to wszystko funkcjonuje po prostu. Tak wygląda sprawa zespołu. Dodatkowo były bardzo negatywne komentarze na temat całego zespołu. Że zespół zachowuje się skandalicznie, że robi coś strasznego. W zespole są różne dzieci. Są bardzo dobrze uczące się i są źle uczące się. Jakie są te komentarze? Przerywam Pani, ponieważ chciałbym poznać faktycznie podmiot problemu, tak? Ponieważ to były komentarze do wszystkiego, przez mieszkańców, Panią Wójt. Nie, komentarze były ze strony Pani Dyrektor dowiedziałam się również od młodzieży, że są rozmowy prowadzone na temat zespołu, które szkalują zespół i to są rozmowy prowadzone przez niektórych pracowników placówki kultury z młodzieżą. Więc to jest karygodne, że z młodzieżą się w ogóle rozmawia i na takie tematy, gdzie się tworzy nieprawdziwe po prostu historie. I oczernia zespół. Idzie po prostu fama w społeczeństwo, że zespół się skandalicznie zachowuje. Jak zapytałam dlaczego, to miałam takie wytłumaczenie, że chłopiec całował się z dziewczynką w namiocie na dożynkach, z tym, że tej dziewczynki nie było na dożynkach, a chłopiec pomagał instruktorce przy konkursach sportowych. Więc nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie chciałabym, żeby tak było, bo łatwo jest coś zepsuć w jednej chwili. Ja z panią Karamańską ten zespół budowałam wiele lat, a teraz w jednej chwili jest wszystko przekreślone tylko dlatego, że... No właśnie, dlaczego? Jest to niesamowita wizytówka. Proszę Państwa, oprócz tego, że
Bo nie wiem Państwo, kogo macie na terenie. Pan Rolski o sobie powiedział, tak? Ja z wykształcenia jestem pedagogiem, jestem instruktorem tańca, jestem instruktorem kulturalno-wychowawczym ze specjalizacją taniec. Jestem też plastykiem z wykształcenia. Macie takich ludzi, a takich ludzi się traktuje jak nikogo. Bo takie słowa też padają. W ogóle nie jest brane pod uwagę to, co my osiągnęliśmy do momentu pracy w Centrum Kultury. To jest straszne dla pracowników. Narusza się nasze dobra osobiste. Bardzo często. Jest to krzywdzące, bo niektórzy pracownicy przychodzą do mnie, ponieważ nie wiem, ja przeszłam w życiu bardzo dużo i być może jestem przez to mocniejsza. I przychodzą do mnie pracownicy i pytają: Ela, czy świat oszalał, czy ja oszalałam, czy ja już nic nie potrafię, a może ja się mylę? Ludzie, którzy robią piękną robotę z młodzieżą i ze społeczeństwem, tracą wiarę we własne możliwości, we własne kompetencje. To jest po prostu bardzo krzywdzące. Jeżeli wyczerpałam temat, to bardzo dziękuję. Chyba, że są jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jest ktoś z Państwa, kto ewentualnie chciałby zapytać? Pani Maryta jeszcze, Teresińska jest instruktorem w Świdnicy w Objeździe. Bardzo proszę. Magister Marianna Teresińska, instruktor kulturalno-oświatowy. Przygotowałam sobie parę słów, ponieważ kiedy pan Rolski tutaj przemawiał, miałam łzy w oczach, że nas się tak traktuje. Szanowni Państwo, jako instruktor kulturalno-oświatowy w Świetlicy Wiejskiej w Objeździe pracuję 11 lat. Kiedy powstawała, uznano, że placówka ta ma za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz kultywowanie tradycji ludowych. Przez ten czas zorganizowałam wiele imprez kulturalnych dla miejscowej społeczności i nie tylko. Na płycie CD, którą przygotowałam, nagrałam Państwu zdjęcia z uroczystości, które odbyły się za kadencji obecnej Pani Dyrektor. Zdjęć tych występów nie zobaczą Państwo na stronie internetowej Centrum Kultury. Przygotowałam to Państwu, aby pokazać, że nie jesteśmy leniami i opibokami, jak zwykle wypowiada się o nas Pani Dyrektor. Ja przepraszam, założę tylko okulary. Ja sobie postawiłam na początku mojej pracy, tutaj było pobudzanie środowiska, odciągnięcie go od ewentualnych patologii i skierować w stronę kultury. Wiele imprez odbywa się cyklicznie. Teraz społeczeństwo samo czasem wychodzi z inicjatywą zorganizowania uroczystości, na przykład zabawy andrzejkowej, z okazji Dnia Kobiet, na powitanie wiosny i wiele innych. Dlatego uważam, że cel został osiągnięty. Ostatnio przychyliłam się do prośby mieszkańców zorganizowania programu artystycznego o Janie Pawle II z okazji Dnia Papieskiego. Niestety, Pani Dyrektor nie wyraziła zgody na odbycie się tego przedsięwzięcia w Świetlicy w Objeździe. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności, zorganizowaliśmy to w kościele parafialnym. Inicjatywa musiała być społeczna, dlatego na zaproszeniach napisaliśmy mieszkańcy mieszkańcom. Impreza okazała się być udana i spotkała się z uznaniem, o czym może nawet poświadczyć obecna Pani Sołtys, nasza. Wiele imprez odbywa się poza objazdą, między innymi w rowach czy w Ustce. Dlatego potrzebny jest transport dzieci biorących w nich udział. Niestety Pani Dyrektor utrudnia wyjazdy dzieci z programem artystycznym. Na szczęście rodzice pomagają i zawożą swoje pociechy, które wkładają wiele pracy w przygotowania. Dodają jednak, że powinno być to w gestii Centrum Kultury. W nagrodę po jednym z występów dzieci zostały zaproszone na kręgle do Słupska. Potrzebowaliśmy tylko transportu. I wtedy Pani Dyrektor też nie wykazała się pomocą. A przecież wszystkie imprezy sygnowane są Centrum Kultury Gminy Ustka. Praca i starania dzieci powinny być nagradzane. Pozytywna motywacja. Inną sprawą, która zasmuca mieszkańców, jest nieobecność Pani Dyrektor na organizowanych w Świetlicy uroczystościach. Pomimo licznych zaproszeń Pani Dyrektor pojawia się sporadycznie. Dzieci to tylko dzieci i chcą pochwalić się talentami i zostać pochwalone. Zawsze czekają na takiego ważnego gościa. Do tego Pani Dyrektor utrudnia organizację imprez.
Często moje propozycje występów spotykają się z jej strony z odpowiedziami: po co, za późno, kogo nie organizuje. Przykładem może być uroczystość z okazji Dnia Niepodległości. 2 lata temu nie było na nią zgody. W zeszłym roku udało się nam ją zorganizować i wyszło fantastycznie. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przypomniało mieszkańcom o tym, co ważne, o miłości do ojczyzny, niepodległości i solidarności. Kolejną sprawą jest to, że pani dyrektor ograniczy zapotrzebowanie świetlicy. Radzimy sobie, gdyż wiele gier i artykułów papierniczych otrzymujemy od sponsorów. Chcę też wspomnieć o niewywiązywaniu się osoby sprzątającej z obowiązku. Zarówno pracownicy, jak i rodzice zgłaszali to już pani dyrektor. Świetlicy jest po prostu brudno, uczęszczają do niej dzieci w różnym wieku, także maluchy. Muszę też dodać, że postępowanie pani dyrektor odbija się na moim zdrowiu. Latem spotkała mnie nieprzyjemna sytuacja, kiedy to chcąc uratować imprezę, która odbyła się na przyszkolnym boisku, wydała pani sołtys klucze do świetlicy. Spotkało się to ze strony pani dyrektor z wielkim niezadowoleniem, w wyniku czego otrzymałam naganę. Zarówno ja, jak i mieszkańcy byliśmy bardzo zdziwieni. Oczekiwaliśmy pochwały, a nie upomnienia. Dopiero po moim odwołaniu nagana została cofnięta. Nerwy i poczucie niesprawiedliwości nie pozostały. To bez wpływu na moją kondycję. W takich niejasnych sytuacji było kilka. Jeden akapit opuszczę, może później. Przedstawione sytuacje to tylko namiastka. Ciężko jest krytykować swojego przełożonego, ale jeszcze trudniej jest pracować w takiej atmosferze. Każda praca, zwłaszcza praca w kulturze, powinna dawać radość i satysfakcję. Dziękuję. Szanowni Państwo, w takiej kwestii formalnej, żebyście Państwo też bardzo zrozumieli moje intencje. Oczywiście Rada nie jest tutaj ani żadnym sądem, ani osądem dla zaistniałej sytuacji. Wszystko to, co się dzieje tak na zależności służbowych pomiędzy pracownikami a dyrektorem, w dalszej kwestii swoje miejsce powinno znaleźć na linii ewentualnie przełożony dyrektora, jakim jest wójt, w stosunku do podległych pracowników. Natomiast jeżeli jest inicjatywa, żeby radę z tym zapoznać, to niejako tylko i wyłącznie na zasadzie na tym etapie zapoznania z bieżącą sytuacją. Tutaj zaciekawił mnie bardzo wątek Pomorzaków, do których będę chciał wrócić, ponieważ wspomniała jedna z pań, że bardzo dobrze to się układało, natomiast przez 5 lat było fajnie, o kilku miesięcy została ta przeproszona współpraca z zespołem szkół samorządowych w Powiecie. To mnie troszeczkę dziwi, bo wydawało mi się, że tutaj też ta współpraca powinna dalej się układać dobrze. Dlatego bardzo proszę obecnego pana dyrektora o zabranie głosu w tej sprawie. Co się takiego wydarzyło, że przez 5 lat nie było problemu, jeżeli chodzi o komunikację, organizację zajęć Pomorzaków w placówce przez pana zarządzanej, a od pewnego okresu czasu no są jakieś problemy, których pani do końca nie wie, jakie to są problemy, nie wie, co się wydarzyło, a jednak coś się zmieniło. Dlatego bardzo proszę o wyjaśnienie. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, następnie jedno zdanie. Jestem pedagogiem od 30 lat i przepraszam za wyrażenie, brzydzę się manipulowaniem dziećmi do załatwiania swoich partykularnych interesów, a tak to w tej chwili odbieram. Szanowni państwo, istotnie 5 lat temu, 6 lat temu, kiedy ówczesne władze Gminnego Ośrodka Kultury zwróciły się do mnie z propozycją funkcjonowania zespołu jednego po tej stronie gminy, drugiego po drugiej stronie gminy, bo miał funkcjonować w Zaleskich, byłem jak najbardziej za. Z tych powodów, o których nie znany mi tutaj pan opowiadał, ponieważ każda inicjatywa, która dotyczy dzieci, a szczególnie dzieci z zaniedbanych środowisk, jak z jakimi mamy w tej chwili do czynienia, jest inicjatywą bardzo cenną i pozwala w jakiś sposób zorganizować im czas wolny i zaprezentować swoje umiejętności. Istotnie przez jakiś okres czasu, praktycznie do końca ubiegłego roku szkolnego, funkcjonowało to w oparciu o szkoły. Nie rozumiem, dlaczego do tej pory, czy w chwili obecnej, też zespół nie może funkcjonować w oparciu o szkołę, ale na zmienionych zasadach. Ponieważ
Rzecz chyba miała miejsce w maju, kiedy odwiedziła mnie Gminna Komisja Oświaty i Kultury i już wtedy gdzieś tam w rozmowach, bodajże w moim gabinecie, o ile Państwo dobrze sobie przypominacie, sygnalizowałem problem z organizacją zajęć dzieci młodszych, szczególnie od dzieci młodszych, grupy, która stanowiła tak zwany nabór czy małe pomorzaki, jak to została Pani tutaj nazywała. Z racji tego, że występował pewien bałagan organizacyjny. Za dużo mieliśmy sytuacji takich, że dzieci pracowały same bez opieki w chwilach, kiedy powinny być pod opieką pani instruktorów. Niejasne były grupy, które funkcjonowały w określonych dniach tygodnia. Proszę Państwa, zajęcia w klasach 1-3 to jest według ramowego planu nauczania 19 godzin plus zajęcia logopedyczne, za które płaci gmina, zajęcia z terapii pedagogicznej, za które płaci gmina i zajęcia z artykułu 42, które każdy nauczyciel ma przepracować z dziećmi. Są to zajęcia wyrównawcze dla dzieci potrzebujących pomocy, jak i zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, ekonomistyczne, społeczne i wiele innych. Takie zajęcia różne klasy mają w różnych godzinach. Powodowało to, że jeżeli występowało spóźnienie którejś z pani instruktorek, dzieci były zawieszone w próżni. Czy mają czekać pod salą, czy mają być w świetlicy, czy mają iść do domu. Nie jestem żałosłowny, ponieważ takie sygnały otrzymywałem od swoich nauczycieli, od pracowników szkoły, którzy zgłaszali mi w ciągu ostatniego roku szkolnego tego typu przypadki organizacyjne. W związku z tym, że również miałem dużo zastrzeżeń i jeśli chodzi o ocenę Państwa dzieci czy zespołu pomorzacy, nigdy nie zdarzyło mi się używać uogólnień, jeśli chodzi o brak dyscypliny czy niewłaściwe zachowania uczniów, którzy są uczestnikami zespołu. Ale takie rzeczy się zdarzają, tak jak się zdarzają w szkole. Więc to moje stwierdzenie, które również padło na spotkaniu bodajże 27 sierpnia na forum powołanym przez Panią Wójt, na którym była również Pani instruktor, Pani Karamańska, że zaniepokojony jestem na przykład brakiem aktywności dydaktycznej uczniów klasy 6, gdzie 30% tej klasy stanowili członkowie zespołu pomorzacy, którzy generalnie od momentu organizacji fety, pięciolecia, nagrywania teledysku i wszystkich innych rzeczy związanych z pomorzakami, naprawdę w głębokim poważaniu mieli naukę. I o to nie zadbali również rodzice, żeby te dzieci zmobilizować. Mówiłem o uczniach, którzy sprawiają problemy w szkole, a są sztandarową postacią w zespole pomorzacy. To są frontmeni z pierwszego zespołu, gdzie jeden dzisiaj, gdyby ustawa o ochronie danych osobowych mi na to zezwalała, to bym Państwu zaprezentował z Lidlusa oceny i stosunek do obowiązków szkoły. Nie może być takiej sytuacji, proszę Państwa, kiedy szkoła oddziałuje wychowawca na ucznia, który sprawia kłopoty wychowawcze, który pali papierosy, który używa wulgaryzmów, w stosunku do nauczycieli używa wyrazów, zawiesza go karą statutową, po czym pani instruktor przyjeżdża do mnie i mówi, proszę pana, ale on musi wystąpić, bo jest delegacja z Anklan. Ja mówię, proszę pani, odbiera mi pani możliwość oddziaływania wychowawczego na tego ucznia. Jeżeli on został zawieszony i pozbawiony zgodnie ze statutem prawa do reprezentowania szkoły czy udziału, to taki uczeń, i mam świetny przykład, przepraszam za wrażenie, olewa wychowawców, olewa szkoły, olewa dyrekcji, olewa prawo szkoły. Chodziło mi o to, żeby wypracować pewne zasady funkcjonowania zespołu pomorzacy w oparciu o szkołę. Proszę Państwa, zajęcia zespołu nie są zajęciami pozalekcyjnymi w sensie stricte szkolnym, ponieważ szkoła nie ma nic wspólnego z tymi zajęciami. Nie zatrudnia instruktorek, nie wynagradza instruktorek, a jedynie udostępnia pomieszczenie. Moja propozycja była następująca, żeby ograniczyć dezorganizację pracy zarówno dzieci młodszych, jak i tych przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego,
jak i do sprawdzianu po klasie szóstej, przesunąć organizację zajęć na czas po zajęciach lekcyjnych, czyli na godzinę 14.30. I tego typu, jeśli to były moje utrudnienia, to bardzo serdecznie Panie przepraszam, ale wydaje mi się, że mam prawo jako dyrektor szkoły wpływać na organizację funkcjonowania szkoły, tak żeby wszystkim dzieciom zapewnić opiekę, wychowanie i nauczanie, może w odwrotnej kolejności, nauczanie, opiekę i wychowanie. I od tego, proszę Państwa, nie odejdę, bo to nie jest mój głos samodzielny, tylko jest to rzecz wypracowana. Po drugie, dziwię się, że do tej pory, a mamy koniec drugiego miesiąca nauki, do tej pory nikt z rodziców osobiście do mnie nie przyszedł. Pani Białek, która dzisiaj tutaj jest, była na zebraniu w dniu 17 września, gdzie poinformowałem wszystkich rodziców o funkcjonowaniu zespołu pomorzarzy. W jaki sposób chcę to widzieć, w jaki sposób współpraca może funkcjonować. Nikt z Państwa się nie odezwał. Mija miesiąc, jest dzień otwartej szkoły, mija miesiąc, jest posiedzenie Rady Rodziców, gdzie Pani jest też członkiem wybranym przez rodziców. Nie mam takich głosów, proszę Państwa, ze strony rodziców, więc trudno mi cokolwiek w tej chwili powiedzieć na temat interpretacji rodziców, skoro rodzice do mnie nie dotarli, a próbują załatwiać tą sprawę naokoło. Czyli tak jak kiedyś, kiedy nie powiedziałem, na którymś zebraniu z rodzicami ogólnym 5 lat temu, proszę Państwa, od załatwiania spraw dzieci, państwa i szkoły jest szkoła. I tego się trzyma. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Dyrektorze. Bardzo proszę Pani Instruktor jeszcze. Ja tylko tworzę wyjaśnienia. Pan Dyrektor mówił o Pani Instruktor Małgorzacie Karamańskiej i o chłopcach, którzy są w grupie wokalnej. Pani Karamańska ma przygotowanie muzyczne, nie ma wiedzy, jak... Nie ma wiedzy pedagogicznej, więc być może te różne problemy wynikają z tego. Prosiła mnie, żeby powiedzieć, bo domyślała się, że takie stwierdzenie może paść. Poprosiła mnie, żeby powiedzieć, że warto byłoby się zastanowić, co było z tymi niegrzecznymi chłopcami, kiedy by nie byli w zespole. To my naprawdę kawał dobrej roboty zrobiliśmy. Oni są zupełnie inni i ja z całą odpowiedzialnością mówię, nie wiem jak jest na lekcjach, ale u mnie na zajęciach dzieci nie sprawiają najmniejszego problemu. Jest pełna współpraca, zachowują się fajnie. Jeżeli dochodziło do jakiejś sytuacji, kiedy nie było opieki, to mogła być przerwa, gdzie ja nie mogę być wszędzie i na korytarzu i w sali, bo dzieci podczas dwugodzinnych zajęć muszą mieć przerwę. Więc dopasowywałam te przerwy do dzwonków, które po prostu dają znak, że zaczyna się przerwa, żeby nie przeszkadzać uchwistom prowadzącym zajęcia. Jeżeli chodzi o spóźnianie się, ja mogę odpowiedzieć za siebie. Ja tego nie robię. Jeżeli mnie nie ma, miałam telefon do członków zespołu bądź do wychowawców i zawsze informowałam o tym wcześniej. Więc wychowawczynie wiedziały, że mnie w danym dniu po prostu nie będzie. Tak wygląda sytuacja, a po prostu ja jestem takim człowiekiem, że wiem, że zawsze można się dogadać i nie musi to być droga protekcjonalna na piśmie i tak dalej. Jesteśmy ludźmi, powinniśmy ze sobą rozmawiać, a od pewnego momentu nie wiem dlaczego, tego dialogu po prostu nie ma i nie ma też dobrej woli. Ja znam życie, nie urodziłam się wczoraj, wiem, że różnie to bywa i rozumiem wszystko. I po prostu dalej robię swoje. Tyle mogę powiedzieć na temat pracy dalszej zespołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, mógłbym jeszcze słowo? Pan. Ja jeszcze tylko a potem do tego, co Pani powiedziała, Panie Małgosiu, Pani Elu, przepraszam. Nie wiem, czy Państwu przypomina nasze spotkanie z początku września, kiedy Pani z mną przyjechała do porozmawiać. Chciała Pani ode mnie potwierdzenia tego, czego Pani się pewnie dowiedziała od Pani
Mendes, której od pani, nie było na zebraniu, tak? Niemniej więcej potwierdziłem, że takie ustalenia zapadły, po czym chyba jednoznacznie stwierdziliśmy, że trzeba poszukać jakiegoś konsensusu, żeby z tego wyjść. Aczkolwiek ja pamiętam, pani może tego nie pamiętasz, też pani mi przyznała rację, że są problemy natury wychowawczej z niektórymi członkami zespołu i musimy to razem ogarnąć. Ale razem to nie oznacza, przynajmniej oznacza w moim mniemaniu, na dialogu, a nie na załatwianiu dookoła. Jeżeli za przeproszeniem dmuchamy w jedną fiarkę, to dmuchajmy w tą jedną fiarkę dalej, tylko to modyfikujmy. Bo czasami się zdarza, że ktoś ma słaby dmuch i zafałszuje dźwięk, tak? Więc generalnie chodzi nam o to samo, ale tak, żeby miało to wszystko ręce i nogi. Ja jestem, proszę Państwa, odpowiedzialny, tak jak powiedziałem, za dydaktykę, opiekę i wychowanie. Sprowadza się to również do tego, że coraz częściej szkoła jest obarczana wychowaniem na pierwszym miejscu, bo rodzic nie ma czasu. Dlaczego mi przyszło do głowy, żeby te zajęcia organizować po godzinach lekcyjnych? Po to, żeby uczeń mógł pojechać do domu, odrobić lekcję, spotkać się z rodziną, zjeść obiad, jak nie jest w szkole, żeby być może tata, mama albo sąsiad, który ma jeszcze jakieś inne dzieci, jak nie może mama dojechać, żeby przybyć na zajęcia, posiedział, zobaczył, oderwać dzieci od komputera, tableta, laptopa. Bo tym są dzieci w tej chwili zajęte. Sposób na spędzanie wolnego czasu pod nazwą po bożacy jest jak najbardziej właściwy, tylko proszę Państwa, trzeba sensownie zaplanować. Trzeba to wszystko sensownie zaplanować. Nie można iść na żywy. Było dobrze, być może było za dobrze. Był rok bałaganu, należy to wszystko według mnie przepracować i ustalić jakieś normy i formy działania. I tyle. Więcej się będę Państwu zabierał. Dziękuję. Mogę się odnieść jeszcze? Tak jest. Bardzo dobrze, ale proszę już takich dwóch zdań. Bardzo się z Panem zgadzam. Dziękuję za te zdania. Ja zgłaszałam na początku tego roku regulamin. Do tej pory nie mam nic na temat regulaminu, żadnych wieści. Zgłaszałam sprawy dotyczące zespołu i też nie uzyskałam. Być może poproszono mnie, żebym się też wstrzymała ze względu na wybór dyrektora, więc dlatego to się wszystko rozciągnęło w czasie. Jak najbardziej będę porozumiewać się w tej sprawie z panem dyrektorem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna, jeszcze chciałbym zobaczyć. Dziękuję. Panie przewodniczący, chcę powiedzieć, że ja jestem z Komisji Kultury. Prosiłam pana. No nie było rozmowy o morzach, jak tam była rozmowa bardzo głęboka o sporcie. To jest po pierwsze. Po drugie, panie dyrektorze, jeżeli w zespole pomorzaku znajduje się jakiś niesporny uczeń, jest on przez panią tutaj dopingowany zajęciami, występami. To jak pan słusznie wie, wystąpił przed takim gremium jak dzisiaj, jest ciężko nam dorosłym i mówić o takich sprawach. Ale kiedy dziecko występuje i jest doceniane, nawet jak jest łobuzem, to może zdobyć to takie laury jak pani Klińska i tak sobie w życiu poradzić. I uważam, że taką robotę, jak tutaj pani instruktor ze wszystkimi kwalifikacjami, które nam przedstawiła, robi dla tej gminy, to należy się jej naprawdę pochwalić. Pan mówi, ja nie wiem, czy ja to zrozumiałam, że co, jest po końcu zajęcia, ma jechać do domu, sąsiad ma się zajęć dziecko i drugi z powrotem. Nie, sąsiad tylko robi. Rodzic, tak, jak już pracuje, to kto? Sąsiad, to pan też mówi, co się dzieje. No to taka prezentacja zajęć jest niedopuszczalna. Jest niedopuszczalna. Pana ustawia to dyrektor. Szkoła, tak jak pani powiedziała, że z regulaminu, to ten regulamin musi powstać. Nie wiem, ile pani dyrektor zarabia, ale jak słyszałam to sporo, muszę to sprawdzić, bo zapytałam, to chyba pani dyrektor nie umie współpracować z panem i taki regulamin musiałby powstać. Pan mówi, że rodzice nie przyszli i nie powiedzieli. Rodzice w szkole dużo rzeczy nie mówią, bo się po prostu boją, że jego uczeń będzie stracony, taka jest prawda. Niestety, ja nie mówię, że pana szkoła.
ja wiem, jak jest w szkole. Wszyscy się boją po prostu mówić czasami. I taka jest prawda. I dzisiaj odważyli się mówić ludzie kultury, którzy organizują tą kulturę w gminie. Myśli pan, że oni się nie bali przez 4 lata cokolwiek powiedzieć, chociaż były skargi pani kultury. Ja chcę powiedzieć, że byłam na pani przedstawieniu o papieżu Janie Pawle II w Zalesach. Przepiękne wiersze, łzyńcze. Jak można autorytet ocenić, jak dzieci to oceniają, bo przecież one idą do kościoła, modlą się i co one wiedzą? Czy one pamiętają Jana Pawła II? Pani to to było ogromne brawa dla pani. Publiczność nie była duża. Dlaczego nie była duża? Bo po prostu się są skłócone. Jedni idą, drudzy nie idą, nie wiadomo, czy wypada, czy nie wypada, pójść tam coś takiego. Więc dlaczego pani dyrektor w tym roku nie pozwoliła zrobić o Janie Pawle II takiego pięknego koncertu śpiewającego i recytującego? Ja go po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem, bo są ogromne koncerty w Warszawie robione przez wspaniałych artystów naszych, śpiewających o Janie Pawle II i oddających cześć. Coś tu popękało. Coś tu popękało, coś się popsuło i należy to naprawić, pani wójt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze prosić panią mecenas o komentarz dotyczący tych zastrzeżeń formalno-prawnych, które przedmówca na samym początku wątku poruszył, dotyczących rozporządzenia wójta w kwestii organizacji konkursu na przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, ewentualnych zastrzeżeń co do składu komisji, gdzie była zacytowana, przytoczona właściwa ustawa, aby do tego wynajmniej tak naprawdę się odnieść. Jakie jest pani zdanie? Zastrzeżeń jak gdyby wskazujących na to, że do tego, co odnosił się tutaj przedmówca dotyczącego rozporządzenia pana wójta Szulkowskiego, chciałam wskazać, iż ten przedmiotowy konkurs na stanowisko dyrektora Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Centrum Kultury nie był przeprowadzany zgodnie z tym zarządzeniem, z tego względu, że zarządzenie to zmieniane później przez ówczesną panią wójt dotyczyło naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy. Natomiast nabór, czy też inaczej, nie nabór, konkurs na stanowisko dyrektora Instytucji Kultury był przeprowadzany na podstawie zarządzenia wydanego w tym roku przed konkursem. Chciałam wskazać, iż zatrudnienie dyrektora Instytucji Kultury, takiej Instytucji Kultury, jak Gminny Ośrodek Kultury, może odbyć się w drodze konkursu, ale nie musi. Ten skład, na który w skardze Państwo radni się powołujecie, to jest skład dotyczący sytuacji, kiedy jest obowiązek przeprowadzenia konkursu i to jest dotyczy instytucji określonej wykazem przez ministra kultury, czyli instytucji takich, podejrzewam, jak Muzeum Narodowe, Biblioteka Narodowa, no naprawdę instytucje o dużym zasięgu. Nie ma takiej możliwości, żeby przedstawiciele ministerstwa w każdej gminie uczestniczyli w konkursie, dlatego też ustawodawca nie przewidział takiej potrzeby. Z tego rozporządzenia też nie wynika, jakie kwalifikacje powinni mieć członkowie komisji konkursowej. Członków tych wyznacza organizator, którym w tym przypadku jest gmina, a w jej imieniu występuje wód. Znaczy myślę, że my się też szczegółowo, jak gdyby, bo też wiem, że była przygotowana opinia prawna, szczegółowo na pewno na potrzeby już komisji rewizyjnej będziemy się też wypowiadać, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast jeżeli mamy coś uzupełnić, to proszę ewentualnie wskazać. Dziękuję. Ja myślę, że oczywiście w szczegółach jak najbardziej temat zgodnie z dzisiejszą uchwałą zapadnie na posiedzeniu komisji rewizyjnej, gdzie ten wątek formalno-prawny, jeżeli chodzi o zarząd.
z działalnością wójta będzie zbadany i definitywnie rozstrzygniemy. Czy pani byłby jakiś krótki komentarz? Ja myślę, że sama procedura konkursowa będzie wyjaśniana przez komisję rewizyjną. Także tutaj tyle się wspominać. Ja tylko bym chciała powiedzieć jedną rzecz. Obawiam się, że ambicje pojedynczych jednostek doprowadzą do tego, że zniszczymy wszystko, na co pracowaliśmy tutaj. I ja bym bardzo prosiła o to, żeby wszystkie zainteresowane strony, i stawiam się do dyspozycji, były na obojętnie kiedy wyznaczonym spotkaniu i żeby każdy potrafił zrobić krok do tyłu. Bo na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, to zamiast ja skupić się na działaniach, i to mówiłam rano, na działaniach, które będą powodowały rozwój tej gminy, to ja rozstrzygam spory personalne. Ja bardzo proszę. Panie przerywanie. Szanowni Państwo, tak. Dziękuję bardzo. Pan bardzo proszę, pan radny Korbie. No znaczy, ja to się mu ślubowałem jako radny i powiedziałem sobie, że jako radny popieram to, co mam robić, więc zostałem powołany przez pana wójta do komisji. A ja się tylko dziwię, dlaczego teraz wyszły te jakieś tam jestnastki, teraz po wyborach. Przecież my jako komisja jeździliśmy tam do tego kilkanaście razy, komisje różne jeździły i ja się dziwię, że nikt nic nie mówi, tylko nagle teraz wyszło to jak po wyborze. No to jest właśnie najgorzej. Teraz mnie to komisja rewizyjna będzie mieć problem, bo skąd teraz jest naprawdę prawda? To znaczy komisja rewizyjna stricte skupia się na temat zarzutu, który został w skarbce opisany, tak? Czyli niedopełnienia formalności w związku z zacytowaniem tym artykułem. I to jest zagadnienie na ten moment, jeżeli chodzi o uchwałę, która została dzisiaj zlecona dla komisji rewizyjnej. Więc tutaj myślę, że problemu komisja rewizyjna mieć nie powinna, ponieważ wystarczy porównać aktualny stan prawny z tym, co miało miejsce i w mojej ocenie wynik sam tutaj się nasunie. Albo zostało to zrobione w procedurze, albo nie. Natomiast cała sytuacja, atmosfera, organizacja faktycznie Centrum Kultury Gminy Łódzka, no, to jest temat bardzo szeroki, który w mojej ocenie na posiedzeniu komisji rewizyjnej w żadnym wypadku nie zostanie rozstrzygnięty, ponieważ w tym kierunku należałoby w mojej ocenie, tak jak pani wójt zasugerowała, ogłosić spotkanie wszystkich podmiotów związanych i na ten moment skłóconych, bo tak to trzeba nazwać, gdzie ta współpraca została przerwana, aby wszyscy w pewien sposób ustalili kompromis i szli dalej, tak? Bo chociażby wracając do Pomorzaków, w związku z pięcioleciem Pomorzaków została ogłoszona informacja, że chcemy Pomorzaków w tym roku wysłać, zabrać na jubileusz 20-lecia współpracy do Antlam, który będzie pod koniec grudnia tego roku. A na ten moment w obecnej atmosferze i sytuacji nie specjalnie widzę w ogóle możliwość organizacji tego wyjazdu. A pozostało półtora miesiąca do wyjazdu. Tak więc to też wszystko jest związane z programem, z przygotowaniem dzieci i w ogóle z całą organizacją. A na dzień dzisiejszy nie ma współpracy między Pomorzakami a szkołą. Pomorzacy, kwestia kontra dyrekcja Centrum Kultury, też współpraca, że tak powiem, po prostu wisi, jeżeli w ogóle jeszcze wisi. I to wszystko bardzo źle wygląda. Przede wszystkim tutaj myślę, że rola Rady w tym temacie, na tym etapie ja uważam, że nie powinna być zbyt aktywna, ponieważ nie my tutaj będziemy sądem i władcą, żeby rozstrzygać spory, czy jest faktycznie potrzebne takie spotkanie, może to będzie górnolotne stwierdzenie, ale troszeczkę ponad podziałami, aby podmioty, z jednej strony instruktorzy, pracownicy, pani dyrektor Centrum Kultury, pan dyrektor ze zespołu szkół samorządowych, pani wójt, aby przy jednym stole usiąść i wypracować takie zasady, które będą nie do podważenia, które będą dalej owocować. Jeżeli trzeba zmienić organizację, trzeba zmienić ramy prawne funkcjonowania, statut funkcjonowania Pomorzaków, cokolwiek innego, to trzeba sięgnąć po te narzędzia, aby tego typu przyjąć zasady, które faktycznie pozwolą nam w spokoju pracować i efekty będą dzięki temu jeszcze bardziej widoczne. Bo tych efektów, bo dzisiaj nikt nie neguje, panie to niejednokrotnie wspominałem o tym, że
bardzo zła jest opinia na temat działalności i tak dalej. Natomiast z drugiej strony same panie mówimy, że niejednokrotnie społeczeństwo bardzo dobrze odbiera państwa działalność, że dzieci są zadowolone, że ludzie przychodzą na imprezy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też oznaką z jednej strony, że ta działalność Centrum Kultury pod czyimikolwiek rękami, gdyby nie była robiona, nie jest wcale negowana, tylko opinia jest pozytywna. Problem polega... Problem polega, szanowni państwo, właśnie na tych kulisach, które gdzieś tam w tle państwa pracy towarzyszą. I te kulisy trzeba wyjaśnić. Natomiast w mojej ocenie nie jest to zadanie rady. Oczywiście wysłuchaliśmy wszystko i jak najbardziej z zainteresowaniem, ponieważ Centrum Kultury Gminy Łódzkie, jak i Pomorzacy są dobrem wspólnym całej gminy i tak dalej, jak najbardziej powinna ten temat w pewien sposób weryfikować. Natomiast bardzo proszę, aby przede wszystkim kwestie pracownicze, które wynikają bezpośrednio ze stosunku pracy pomiędzy dyrektorem a pracownikami, pomiędzy panią wójt a panią dyrektor, były załatwiane właśnie w tym gronie, ponieważ w tym kontekście radzi minister. Jeszcze państwo radni, bardzo proszę, pan radny Kuczyński. Dziękuję panie przewodniczący. Dwa dni temu na obradach Komisji Oświaty i Kultury bardzo długo rozmawialiśmy na temat przebiegu konkursu. I bardzo pani wójt, jak i pani sekretarz dokonały wyjaśnień, dlaczego tak, a nie inaczej się stało. Dzisiaj usłyszeliśmy wiele wątków, o których dziś słyszeliśmy, natomiast zostały one przedstawione na sali obrad podczas rady sesji. I końcowy wniosek Komisji Oświaty był taki, jak przed chwileczką powiedziała pani wójt, wskazała, że należałoby, aby wszystkie strony zainteresowane i biorące udział dzisiaj w konflikcie, bądź też w wielu spornych sprawach, spotkały się przy okrągłym stole i zostały te wszystkie sprawy wyjaśnione. Jeżeli są jeszcze oprócz tego sprawy natury przekroczeń uprawnień dyrektora, no to jest to zupełnie inny oddział, temat do rozmowy. Dziękuję. Dziękuję również. Szanowni państwo, proszę jeszcze pani radna. Dziękuję panie przewodniczący. Tu pan przewodniczący zasugerował, że ci państwo tutaj się zdawało naprawdę dużo żali, że co? Ci państwo mają znowu usiąść z tą panią? Jak to ktoś tutaj potrzebował, że mają się, jak to było? Ktoś tak powiedział, pokać z koniem? Pani radna, tak było, tak pani dyrektor się wysławiała. Z kim mają usiąść? Teraz tak. Albo pani wójt, albo tutaj przewodniczący komisji rewizyjnej dojdzie do wniosku, że konkurs był przygotowany z naruszeniem prawa i będzie rozpisany nowy konkurs, albo będziemy mieli to samo. Także proszę nie sugerować stroną, że muszą usiąść i nie ma innego rozwiązania. To pewnie jest inne rozwiązanie i pani wójtu, nikt panią nie przymusza, żeby pani miała krok do tyłu. Pani powinna być krokiem do przodu. Do przodu. I zdecydować się. Albo mamy nowego dyrektora, albo zostajemy przy tym samym dyrektorze. Ja myślę, że opinia publiczna zapozna się i gminy, i pewnie inna też również z problemami, ponieważ ta sesja jest nagrywana, na pewno będzie na internecie. Będzie to jak gdyby przekazane szerszej publiczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pani radna, jak zapewne pani doskonale wie, komisja rewizyjna nie rozstrzygnie sporów personalnych. Komisja rewizyjna tylko i wyłącznie skupi się w kwestii formalnej co do przeprowadzonego konkursu, czy zostały dopełnione wszystkie formalności w związku z wyborem właściwej komisji i czy komisja działała poprawnie. Nie rozstrzygnie problemów, o których właściwie większość została dzisiaj tutaj na sesji poruszona. I w tym kontekście nie komisja rewizyjna, tylko jedno posiedzenie, gdzie zostaną wszystkie rady wyjaśnione, gdzie przyjęty zostanie kompromis. Do kompromisu jest potrzebna wola nie jednej strony, ale w tym przypadku przynajmniej trzech lub czterech. Więc tym bardziej będzie to faktycznie niełatwe zadanie. Natomiast tylko i wyłącznie współpraca, kompromis i zgoda jest w stanie w tym temacie cokolwiek zmienić. Bardzo proszę jeszcze. Panie przewodniczący Arbocki, czy pan rozumie, co ja mówię? Czy ja powiedziałam, że oni mają to rozstrzygać? Przecież ja powiedziałam, że mają określić, czy konkurs był
jeżeli tak, to potrzebny jest nowy konkurs. A jeżeli nie? A jeżeli nie, to będzie to jak zawsze. No właśnie, że to jak zawsze, trzeba się spotkać. To się zamieni w mojej woda. Trzeba się spotkać. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą sesję, za szereg wystąpień, szereg dyskusji. Szanowni Państwo, zamykam 12. posiedzenie.